Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś część druga odcinka Top Model, najnowszego odcinka Top Model. Czyli dziś przechodzimy do tego mięsa i zobaczymy, kto odpadnie. Dostałam mnóstwo od Was wiadomości i prawie niektórzy z Was chcieli mi sprzedać spoilery, ale unikałam teraz czytania większości Waszych komentarzy, unikałam czytania tego, co piszecie na grupie na Facebooku, a grupa jest fajna, muszę Wam powiedzieć, naprawdę. Więc zmusiliście mnie do tego, żeby przez dwa dni nie czytać niczego z grupy na Facebooku, bo nie chciałam się sugerować tym, co pisaliście. Bez spoilerów, kochani, bo psujecie zabawę i komentowanie. Jak chyba możecie zobaczyć, dziś mam bardzo dużo energii, mam bardzo dobry humor. Bardzo dobry humor. Teraz już nie mam dobrego humoru, bo piszą do mnie ludzie i będzie to słychać na filmie. Dobra, telefon wyciszony, więc zapraszam Was na grupę na Facebooku. Grupa nazywa się Pantinka. Zapraszam również do mojego sklepu Hati Hati. Dużo zmian tam się szykuje. Ja właśnie wróciłam z warsztatów dla właścicieli firm i dużo się nauczyłam, więc będę wprowadzać powolutku zmiany. I mam naprawdę świetny pomysł na mój sklep i myślę, że to już koniec reklam. Zapraszam do odcinka. Dzisiejsza sesja na łonie natury będzie nawiązywała do fascynującej kultury i mitów słowiańskich. Bardzo fajny koncept, to od razu mi się podoba. I też od razu Wam powiem, jak wyglądają sesje zdjęciowe na świeżym powietrzu. One są technicznie jednymi z trudniejszych sesji do ogrania, co jak się zastanowicie jest całkiem logiczne. Jeżeli macie zdjęcia w studiu, no to tam możecie sobie kontrolować światło, ono się nie zmienia, jest stałe i generalnie to jak sobie raz porządnie ustawicie światło i nie chcecie zmieniać efektów, no to nie musicie się zbyt wiele trudzić, tylko na początku zazwyczaj przy sesjach dużo czasu się na to traci. Natomiast jeżeli chodzi o sesję na dworze, to przede wszystkim pora jest bardzo ważna. Najlepiej jest robić zdjęcia albo rano, albo wieczorem, dlatego że kiedy światło jest nad nami, kiedy słońce jest nad nami, to daje brzydkie cienie. Ewentualnie to można ograć, robiąc zdjęcia w taki sposób, że kładziemy się na płasko i zdjęcia robimy z góry, ale wtedy też trzeba uważać, żeby cień nie padł fotografa na nas albo aparatu. Też jeżeli jest zbyt mocne światło, to możemy mieć zbyt ostre cienie, kontrast będzie zbyt mocny. Zazwyczaj jak ja robiłam zdjęcia, to my robiliśmy zdjęcia w dni, kiedy było jasno, ale nie było bezpośredniego słońca. Bardzo ważne jest to, żeby ekipa była zgrana, bo czasami jest tak, że mamy kilka sekund na ujęcie, bo akurat na przykład słońce się schowało za chmurą i mamy, wiecie, 10 sekund i potem wychodzi i już mamy zupełnie inne światło. No, także zobaczymy, co z tego będzie, a wierzenia słowiańskie bardzo ciekawie i bardzo kreatywnie. Towarzyszyć Wam będzie Słowianka, która niemalże z buta zdjęła po prostu drzwi do największych projektantów i podbiła świat mody. Julia Banaś. Dzień dobry. Uczestnikom w tym odcinku będzie pomagała profesjonalna modelka. Zawsze to jest świetna pomoc. Ja już też Wam mówiłam jakiś czas temu, że fajnie by było, gdyby to osoba prowadząca była takim mentorem, która dzieli się swoim doświadczeniem, jakby pomaga na każdym kroku, ale to są tylko moje przemyślenia. Jak ja bym miała stworzyć program Top Model, to właśnie tak by to mniej więcej wyglądało. A wczoraj nawet zaczęłam sobie myśleć, kurde, przecież to byłoby całkiem możliwe do stworzenia, żeby taki, nie jakby top model, ale żeby program modelingowy wyprodukować. Zaczęły mi się wczoraj pojawiać pomysły w głowie, nawet na odległość można by było coś takiego zorganizować, ale to tylko tak, chciałam się z Wami podzielić, sorry, rozgaduję się od początku. Będziecie pracować w duetach jednej trójce. Współczuję trójce, ale to już pewnie wiecie. Mitologiczne stwory z bagien, jakieś strzygi. Ja tylko wiem, że głównym bogiem był Światowid, który jakby trochę był jak Zeus w mitologii greckiej. Jeżeli chodzi o takie sesje z bogami, to jest powiązane w zasadzie, to co chcę powiedzieć. Ja często pracując w Azji miałam zdjęcia stylizowane na wiarę albo na kulturę azjatycką na Tajwanie. Na Tajwanie miałam taki edytorial, że byłam stylizowana w opcji japońskiej, w opcji chińskiej i w opcji chyba malajskiej. To zdjęcie malajskie niestety było bardzo brzydkie. Nie wiem, co tam się podziało, ale mam straszne cienie pod oczami. Coś źle ustawili światło, ale na przykład zdjęcie w stylizacji japońskiej było przepiękne. To nie było zdjęcie, w którym starano się
zmienić mnie tak, żebym wyglądała, jakbym miała inną rasę, tylko chodziło o pokazanie właśnie jakiejś takiej stylistyki, ubrań i makijażu. I takie zabiegi są bardzo często robione. Ja też, kiedy pracowałam w Azji, to często dostawałam takie ubrania, jak pracowałam w Chinach albo w państwach chińskich, takie ubrania ze stójką. Jak dla mnie to jest naprawdę świetne doświadczenie, bo dużo uczy też o kulturze. Gromowładny Perun płynął sobie przez dosyć spokojny i powtarzający się ocean i nagle powstała idea stworzenia lądu. A? I tak on właśnie powstał, z odbicia Perunu. I musicie tak jakby stworzyć ten rodzaj właśnie tego odbicia. Woda była zimna tam, była dosyć zimna, ale ja tutaj też nie dawałem chyba po sobie poznać, starałem. Ciekawie, czyli tutaj przytaczają legendy słowiańskie. Ja, szczerze mówiąc, nie znam zbyt wielu. Wiem, że Chyba Światowid to był ten taki Bóg przedstawiany jako patrzący się w cztery strony, to był ten taki słup, ale nawet nie chcę wam tutaj niczego powtarzać. Wydaje mi się, że fajnie, że tutaj właśnie takie mity przytaczają i panowie będą musieli pokazać historię stworzenia świata, który powstał z odbicia. Na kolana. I do tyłu. Może Mikołaja też zamoczymy w wodzie? Dobra, Mikołaj, też się zamocz cały. Jasne, szefowo. O, dobra. To są właśnie trudne warunki pracy. Tutaj Arek mówił, że woda jest zimna, ale rzeczywiście, no nie możemy powiedzieć, że... Znaczy ja sobie nie wyobrażam, żeby pójść do pracy i powiedzieć, że nie wejdę do wody, bo woda jest zimna. No niestety, to jest część pracy. Chyba, że ktoś naprawdę ma jakieś przeciwwskazania zdrowotne. Ale raczej jest tak, że jak się dostaje zlecenie, to trzeba je wykonać. Mogło być tylko i wyłącznie jedno ustawienie. Pani fotograf stała tylko w jednym miejscu i musieliśmy być dosłownie naprzeciw, tak aby mogła złapać i jego, i moją twarz. No, tak czasami się dzieje rzeczywiście, ale ja właśnie lubię, kiedy fotografowie jakby podążają za nami. Być może chodziło tutaj o to, że chcieli, żeby w kadrze były konkretne rzeczy, czyli jakiś konkretny konar i tak dalej. Jak ja miałam sesję na świeżym powietrzu, to zazwyczaj było tak, że fotograf biegał dookoła, szukał najlepszych kadrów i jakby przemieszczał się w miarę mojego przemieszczania i to była taka bardziej współpraca. No ale oczywiście trzeba i tego się nauczyć. Rzeczywiście jest tak na przykład przy zdjęciach katalogowych, że mamy ustawiony aparat na statywie i on się nie przesunie, więc rzeczywiście my wtedy musimy się do kamery dostosować. Jest ładna bardzo poza, tylko on jest strasznie w słońcu cały. Poczekajcie. Widzicie, to jest to, co właśnie mówiłam, że czasami jak jest za dużo słońca, to jest troszeczkę ciężej. Wtedy trzeba będzie zaczekać na jakąś chmurę albo ewentualnie przesunąć się w jakieś inne miejsce albo rzucić cień. Jeżeli tutaj słońce padało z góry, no to będzie ciężko, ale jeżeli słońce jest już troszeczkę niżej, to można cień rzucić na kogoś. Z kolei, jeżeli jest zbyt ciemno, no to po to się używa blend. Pewnie widzieliście na wielu backstage'ach, czy być może nawet widzieliście w ogóle, jak ktoś robi sesję zdjęciową i ma takie duże koło, albo białe, albo srebrne zazwyczaj, chociaż złote też są, to służy do odbijania światła, żeby po prostu na przykład doświetlić naszą twarz, jeżeli akurat jesteśmy w cieniu. Poczekajcie. Może wstanę? No hej. Najgorsze to było wychodzenie. To jest spoko w ogóle, mam tutaj wam dużo do powiedzenia. Takie sytuacje, jak się robi zdjęcia na świeżym powietrzu, to też jest standard, że dzieją się rzeczy niezależne od nas. I na początku to może być dosyć trudne, bo jak na przykład robicie zdjęcia, gdzie są inni ludzie, no to człowiek się peszy automatycznie, ale wydaje mi się, że na samym początku, jak chcemy w ogóle zaczynać pozować, to dobrze jest zrobić sobie taką hardkorową sesję i najlepiej zrobić ją gdzieś w centrum dużego miasta. Dlatego, że lepiej będzie od razu wskoczyć do głębokiej wody i pokonać swój strach, pokonać ten stres, który nas zjada i jak już to pokonamy, to będzie tylko lepiej. Ja uważam, że od razu lepiej się rzucić na bardzo hardkorowe wyzwanie, niż powolutku. Bo ja też tak miałam w Hongkongu, jak miałam jakieś sesje na przykład w mieście, to miałam tak, że ja sobie pozuję do mojego fotografa, a ludzie na ulicy do mnie podchodzą i tak do samej twarzy prawie mi przykładają telefon i robią mi zdjęcia. No to było bardzo niekomfortowe. Ja zazwyczaj nic nie mówiłam, czasami jak już ktoś naprawdę przekraczał jakąś tam granicę, no to mówiłam, że proszę nie robić zdjęć. No ale to jest dosyć normalne, że jak się jest w miejscu publicznym, to takie rzeczy się dzieją. Także rada dla was, jeżeli się wstydzicie, to zróbcie to, co zawstydza was najbardziej. Czyli im więcej ludzi, im większe skupisko, im bardziej niekomfortowa sytuacja,
tym się więcej nauczycie. Tak, wyciągnę. Żeby tam im pomóc przejechać przez te konary, żeby też im się nic nie stało. Jezu, jakim musi być zimno, jeżeli oni mówili, że ta woda była zimna, a tutaj jeszcze muszą zaczekać, jeszcze pomogą komuś przy kajakach, no to można się naprawdę nieźle przeziębić. Tak teraz sobie przypomniałam, nie zawsze miałam to w pracy, ale wydaje mi się, że to powinno być standardem, że jeżeli wiemy, że będą trudne warunki pracy, to przecież wystarczyłoby przygotować jakiś termos, coś ciepłego do picia, coś dzięki czemu możemy zmniejszyć szanse na to, że się rozchorujemy. Nie zawsze tak jest, ale jeżeli kiedyś będziecie produkować albo organizować jakieś sesje zdjęciowe, to pamiętajcie również o takich rzeczach. A słuchajcie, skupmy się ostatnie, szybciutko. Ostatnie ujęcie. Dziwnie wyglądają te przebitki. To tak ma to zdjęcie wyglądać? Jakoś tak dziwnie z góry zostało złapane. Nie wiem, co o tym sądzić. Nie, no jest konik! Ale hit po prostu. Tutaj Kacper i Dominika mają do odegrania taką scenę, że ona jest boginią, która dopiero co zstąpiła na ziemię i wszędzie tam, gdzie postawi krok, to pojawia się roślinność i Bóg Perun, czyli chyba to jest jakiś główny bóg, chce po prostu zobaczyć tę boginię i przyjeżdża na koniu, żeby sprawdzić, kto to w ogóle jest, bo ona dopiero co się pojawiła. No i Dominika musi wyjść z wody. Czyli tutaj no, ciężkie warunki pracy, to muszę przyznać, ale rzeczywiście no, tak to wygląda przy wielu sesjach, że pracujemy w niekomfortowych warunkach. Nie zawsze, no ale tak jest. Ciebie. O Jezu, ona miała 4 metry, słuchajcie, była ręcznie robiona. No dobra, to idź Dominika. Jeszcze jak ja wychodziłam z tej wody, ona była tak ciężka, że to jest szok. Super, możesz nawet dotknąć konia. Dobra. Te przebitki wyglądają strasznie, ale chciałam tylko zauważyć, że z tego co widziałam, to nie ma fleszy. Więc to jest naprawdę spoko, jeżeli robi się zdjęcia ze zwierzętami, no bo pamiętacie, z tymi lamami był taki problem, że oni tam po prostu cały czas pstrykali i te biedne zwierzaki były przestraszone. Mam nadzieję, że tutaj będzie po prostu spokojniej. Natomiast mamy bardzo dużo zdjęć dobrych, gdzie Kacper super patrzy, a ty jesteś trochę, takie trochę ciele, tak jakby musisz pomyśl chwilę. Takie trochę ciele? Brawo. Brawo, pani fotograf. Można na 10 tysięcy różnych sposobów powiedzieć to, co siedzi pani w głowie, bez obrażenia drugiej osoby. A też dodatkowo, nie wiem, czy pani chodziło o dobry efekt zdjęcia, czy o to, żeby być kontrowersyjną w programie, ale jeżeli chce się sprawić, żeby ktoś pozował dobrze na zdjęciach, to nazywanie go cielęciem, czy jakikolwiek innych inwektyw by się tutaj użyło, to na pewno nie pomoże. Wręcz przeciwnie, sprawi, że model albo modelka będą się czuli niepewnie i będą pozować jeszcze gorzej. Pomyślcie sobie, jakimi jesteśmy szczęściarzami, że to jest nasza praca, że ktoś nam płaci za to, że jeździmy na koniu w naturze i mamy na sobie wianek. To jest niesamowite w ogóle na sam początek, więc warto mieć z tego trochę szczęścia. Rozumiem, że to był żart i rozumiem, że to było takie bardziej dla rozluźnienia atmosfery, ale ja nie uważam, że to tak wygląda, dlatego że praca modela, praca modelki to nie jest najtrudniejsza praca na świecie. Oczywiście, że nie, ale to jest praca. Nam nie płaci się za nic, tylko płaci się za konkretną wykonaną pracę, którą nie każdy może wykonywać. I dlatego właśnie to jest tak bardzo selektywna praca. Nie rozumiem też, co tutaj się wydarzyło, bo kazali Dominice wejść do tej lodowatej wody, później pozowała przy koniu, nie będąc już w wodzie, a na koniec zamienili ich rolę i w końcu to Dominika siedziała na koniu. Więc to jest totalnie niepotrzebne, żeby ona wchodziła do tej lodowatej wody. Jeżeli chcieli osiągnąć taki efekt, że ona jest po prostu mokra, że wygląda jakby wyszła z wody, to wystarczyło ją czymś spryskać i to mogłaby być nawet trochę cieplejsza woda. Więc tutaj nie sądzę, że takie coś by się wydarzyło na planie, bo jak się pracuje z profesjonalistami, to stara się zadbać o komfort, jak największy komfort wszystkich osób, które pracują na planie. I jeżeli jest to niezbędne, żeby był jakiś niekomfortowy element, to wiadomo, ale jeżeli da się to ominąć, to się jak najbardziej omija. A tutaj totalnie bez sensu dziewczyny wymrozili. Jeśli to jest dla was zbyt trudne, to może nie macie co robić w tym programie. Pani fotograf, którą chyba ktoś zabalował przy montażu, podpisano ją jako Ralf Kamiński.
pani fotograf bardzo niemiła. Niestety nie wiem dlaczego i nie wiem skąd te uszczypliwości. Aż trochę jestem zaskoczona, dlatego że w tym sezonie większość fotografów całkiem nieźle się odnosi do uczestników. Nawet Tyszka był miły podczas sesji zdjęciowych, więc pani fotograf nieładnie, naprawdę nieładnie takie rzeczy mówić. To były takie komentarze, które jakby w środku mnie jakoś ruszyły, bo no nie spodziewałam się czegoś takiego. Naprawdę no dużo emocji we mnie było. Nie dziwię się wcale, dlatego że i Kacper, i Dominika mieli już wcześniej świetne zdjęcia. Więc skoro my wiemy, że oni potrafią pozować, no dobra, set jest inny, jest trudniejsza sesja, ale my wiemy, że oni potrafią pozować, więc być może problem leży tak naprawdę w komunikacji. I chcę, a teraz chcę, żebyście się zaśmiali. Chcę mieć uśmiech. Trzeszę jeszcze tutaj. Idziesz jak gwiazdor! Jesus. Boże, mam nadzieję, że tutaj się nic nie stało. Biedna. Też tak sobie myślę. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że pracujecie z osobą, która mówi, że wyglądacie jak ciele. Potem mówi wam, że być może nie nadajecie się do tego zawodu, a potem wam mówi, uśmiechajcie się, bądźcie zadowoleni, piękny uśmiech. No nie wiem, co wy na ten temat sądzicie, ale mój uśmiech to pewnie by wyglądał tak. I raczej nie byłby to szczery uśmiech na pewno. O Boże. O Jezu. Hej, jesteś okej? Okay? Jest okej? Okay? Na pewno? Nie jest mocno? Spokojnie, spokojnie. Ojej, biedna. Mam nadzieję, że rzeczywiście nic się takiego nie stało. Pewnie się przestraszyła mocno. Dobrze, że ten koń jest spokojny też. Już nie chodziło o ten sam upadek, tylko o to, co tam już w środku gromadziłam w sobie. Czujesz, że możesz wejść jeszcze raz na konia? Mhm. Na pewno? Tak, na 100%. Okej, okay, to dobrze. Po tym upadku... No dobrze, że chociaż jej się spytali, czy rzeczywiście może wejść na tego konia, ale to też pewnie się domyśla, że gdyby nie weszła, no to miałaby problemy, jeżeli chodzi o show telewizyjne. A bardzo miłe podejście modelki, która tutaj jest gościem specjalnym. Naprawdę w porównaniu do tej pani fotograf, to ona przynajmniej pyta się, czy wszystko w porządku, jak się czują i tak stara się bardziej pozytywnie ograć to wszystko. Ale wiesz, że ci dobrze poszło. Nie, nie, ale oni po prostu ale nie, już nie mówmy o tym, dobrze? Fajna sesja. Arek z Mikołajem, przybici po zdjęciach. Tu już wam nie pokazywałam przebitek, ale też rozkminiali, w ogóle siedzieli tacy zmarznięci, zasmuceni i było widać, że w ogóle stracili energię. Dominika się popłakała. Ja myślę, że naprawdę świetna atmosfera musiała być na planie, skoro tak się kończą zdjęcia. No to jest nowe doświadczenie, nie? Pierwszy raz koniu pozowaliśmy, to jest inaczej, nie? Tak, ona pierwszy raz, a bardzo pierwszy ładnie raz. Pozowała. Ładnie. Nie dostali pochwał ani miłych słów od pani fotograf, ale za to reszta uczestników wsparła. Miło na pewno będzie coś takiego usłyszeć na koniec od współzawodników, z którymi się konkuruje. Dobrze chociaż, że ta grupa jest taka zgrana, bo no, mam nadzieję, że Dominika później się trochę lepiej poczuła. No więc zostaliśmy tam wysmarowani tą gliną i tak dalej. No, dla mnie to było super. Myślę sobie, to jest trochę darmowy peeling. Niektórzy za to płacą, żeby tam w błocie się wysmarować. Ja to miałem tutaj w ramach sesji. Coś takiego spróbuj. Mamy dla was. Mamy dla was. No patrzcie, proszę coś bardzo. Od razu wam wyjaśnię, co tutaj chodzi. Ja w ogóle bardzo lubię podejście Łukasza do pracy. Naprawdę z taką osobą to aż na pewno fajnie się pozuje i fajnie się pracuje. Oni tutaj będą odgrywać scenę stworzenia człowieka i Bóg Perun stworzył człowieka z kukiełek stworzonych z siana czy czegoś takiego i z gliny. I dlatego oni są tutaj pokryci właśnie gliną. Więc tutaj mamy scenkę stworzenia ludzi, pierwszego chyba człowieka. I sobie pracowali ciałem. O, super, dobrze. Uważam, że to jest dużą wartością. Bardzo ładne miejsce, bardzo ładne pozy na razie proponują. I jak sobie tak tutaj troszeczkę zbliżę dłonie i zakryję nieco to zdjęcie, jak widzę takie kadrowanie, gdzie na przykład drzewo wypełniałoby większość kadru i tylko troszeczkę tła widać na takim bliższym zbliżeniu, to może naprawdę bardzo ciekawie wyglądać. Też tutaj chyba mieli dymiarkę z tego, co widzę, bo tak szaro się zrobiło. No, może być klimacik. I ostatnie ujęcia, proszę bardzo. O Jezu, przebitki są brzydkie, strasznie dalekie takie kadrowanie. Takie, to jest drzewo, patrz, to jest drzewo. Mam nadzieję, że takie nie będą zdjęcia, ale ja właśnie lubię, kiedy zdjęcia nie są aż takie oczywiste, że wybiera się tylko mniejszy wycinek z tego, co jest za nami, z tego całego tła i bardziej się skupia na detalach. No zobaczymy. Możemy się w tej scenie uśmiechać i możecie być się bawić. Tak, no, szukacie męża, żony i śmiejecie się. Puszczacie, dokładnie, super, tak jest. O, pięknie. Super, pięknie.
No, nareszcie jakieś miłe słowa i nareszcie coś pozytywnego podczas tych zdjęć. Tutaj dziewczyny puszczają wianki i fajnie to wygląda, bo tam się dymi z jakiejś takiej mini tratwy na tym jeziorze. Bardzo ciekawie to wygląda. Wydaje mi się, że do tej pory być może będzie to nawet najlepsze zdjęcie. Znaczy, nie wiem, tak jak ja sobie wyobrażam, co z tego może wyjść, bo ciekawe kadry. Szacun dla dziewczyn, bo tutaj tyle propozycji dają, tak się fajnie wczuwają, ale naturalnie i tak, no podoba mi się. Dawaj tą wodę, tak, super. Ale piękne refleksy tutaj się też robią. No tego zdjęcia chyba będę na razie najbardziej ciekawa. Może jakieś podskoki? Kręcę się w kółko i zmiana miejsc teraz. I z powrotem w drugą stronę, żeby to było szalone. Najtrudniejsze chyba zadanie mają do tej pory, dlatego że, okej, niby tylko mają skakać i się kręcić, ale tutaj znowu dochodzi koordynacja, bo po pierwsze oni są w trójce, a po drugie muszą cały czas być w ruchu. Więc koordynować to, żeby jedna osoba była w dobrej pozycji w ruchu, druga i trzecia, coś czuję, że to zdjęcie może nie wypalić. Albo, że na przykład dwie osoby będą miały super wyraz twarzy i ich ubranie będzie fruwało, a druga osoba będzie dokładnie, nie wiem, jakieś pół sekundy po tym, jak jej ubranie przestanie się ruszać i na przykład będzie mrugać. Tylko widz, zobaczcie po chwila. No. Zobaczcie, co wy już robicie. Wy jesteście jedna na drugiej. Pilnujemy odległości. Nie ma takiej rozstawcie opcji, że wchodzi tu jedna na drugą. Ja chyba tutaj w tej sytuacji po prostu bym dała każdej osobie jedną konkretną pozę i nie biegała dookoła ogniska, tylko właśnie, żeby z tego miejsca wyjściowego tylko robić jeden krok, jeden wyskok i z powrotem na miejsce. I znowu jeden wyskok i z powrotem na miejsce. Bo tutaj to nawet nie wiadomo do końca, kiedy pani fotograf robi zdjęcie. Ciężka, bardzo ciężkie zadanie. Jak tutaj z tego coś dobrego wyjdzie, znaczy jest taka szansa, nie mówię, że nie, tylko po prostu będzie ciężko. Strasznie wchodzicie jedno... W ognisko, tak? Nie, wchodzicie jedno, ja mam ciągle was, ja widzę jak to robię, że ciągle mam jedno za drugim po prostu. Okay, ustawcie i trzymajcie te. Słuchajcie, nie musicie... No to właśnie w tym momencie to jest też praca fotografa albo praca osoby, która pracuje na planie, żeby rozdzielić te zadania, dlatego że uczestnicy nie do końca widzą, jak to wygląda. Ja tutaj słyszę taką frustrację w tonie pani fotograf, a to nie powinno tak wyglądać, bo tak jak wam mówiłam, my nie widzimy siebie w obiektywie i potrzebujemy kogoś, kto nas troszeczkę naprowadzi, kto być może nam powie, wiesz co, to ty weź tę pozycję, ty weź tamtą. Ja nie rozumiem, dlaczego oni się tak kręcą dookoła tego ogniska, dlatego że to jest zdjęcie, to nie jest film. Tutaj można bardzo mocno udawać i lepiej by to było rozmieszczone, gdyby każdy miał swoją pozycję. Ewentualnie zrobić, nie wiem, 5 zdjęć w takiej pozycji, że każdy stoi, wiecie, ma swoje miejsce, a potem zamienić ich miejscami i stamtąd robić takie, wiecie, taką akcję, że robimy krok do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, podskakujemy, obracamy się, ale cały czas w obrębie tylko naszego konkretnego punktu. Zadanie samo w sobie jest mega ciężkie, trzeba pamiętać o wielu rzeczach i tak naprawdę być w ruchu, a w nim nie być, więc no... Też praca zespołowa, musimy współgrać. Wokół chodźcie, bo wszyscy się sobie zasłaniają. Zobaczmy, co mamy. Nie no, wygląda to strasznie chaotycznie. Jedna osoba ląduje na ziemi, w tym czasie druga osoba podskakuje, jedna ma zamknięte oczy, drugiej ma... Nie rozumiem, dlaczego nikt im nie powiedział, zatrzymajcie się w miejscu i tam szalejcie. Ciężko. Stoją, oczywiście, to też są czasami dynamiczne sesje, no to nie każdy będzie wyglądał, wiesz, idealnie, no to też pokazuje jak gdyby twoją... dyspozycję, no nie wiem, też twarzy, ciała, no nie wiem. Nie do końca się tutaj zgodzę, bo to jest też kwestia wyćwiczenia siebie oraz zrozumienia pewnych technik, jak oszukiwać na zdjęciach. Okay. A możemy pod koniec zrobić coś takiego, że będziemy sobie tak dziwnie tańczyć, po prostu gdzieś tam nisko na nogach wokół? Możecie, tylko to nie wyjdzie. Mhm, okej. Dziś oceniają was. No nie wiem, z tych przebitek, co widzieliśmy, to ja się nie spodziewam dobrych zdjęć, a wy? Jeżeli jeszcze nie widzieliście. Wydaje mi się, z tego co było widać, że najlepsze zdjęcie mogą mieć Julia i Weronika, ale jeżeli te przebitki, które widzieliśmy, to rzeczywiście są zdjęcia, które robiła pani fotograf i tak pokazują nam stop klatki jakby, znaczy stop klatki zdjęcia, to słabiutko. Zapraszamy Nicole i Łukasza. Ciekawa jestem, co wy na ten temat sądzicie, bo mnie osobiście to zdjęcie się nie podoba.
Ale gdyby rozłożyć to na czynniki pierwsze, mi się nie podoba kadr tutaj za bardzo. Wydaje mi się, że gdyby to zdjęcie było zrobione troszeczkę bardziej z dołu, za dużo jest moim zdaniem przestrzeni na dole, w tej dolnej części zdjęcia, gdyby to skadrować bliżej, dać jakieś takie ciekawe spojrzenie na to, a nie po prostu mamy drzewo, postawimy je w centralnej części zdjęcia, to może byłoby fajniej. A przechodząc teraz do szczegółów, to Nicole, przepiękna poza, wygląda jak bogini. Nicole w skali hypnotizing, ja nie będę tutaj oceniać chyba tego zdjęcia, bo ono mi się totalnie nie podoba, więc ocenię może to, jak uczestnicy wychodzą tak sami po prostu, gdyby nie patrzeć na to, co się dzieje dookoła. Ja Nicole w skali hypnotizing dałabym 5. Jeżeli chodzi o Łukasza, to zdjęcie niestety mnie nie porywa. Ja Łukasza bardzo lubię w tym programie i uważam, że naprawdę robi świetną pracę i jestem też fanką tego, jak wychodzi na zdjęciach. Natomiast tutaj nie podoba mi się za bardzo, nie widzę takiej siły, nie widzę jakiegoś takiego połączenia, więc niestety tutaj w skali hypnotizing oceniłabym tak na 2,5, dlatego że spojrzenie ma ciekawe, ale reszta do mnie nie przemawia, zdjęcie mi się nie podoba. To nie wygląda dla mnie jak stworzenie człowieka, to raczej wygląda, jakby ktoś rozwiesił na drzewie pranie. Nie porywacie mnie, bardziej mnie ten konar obok, który trzymasz tutaj, Nicole, interesuje niż wy. Jestem rozczarowany tym zdjęciem. Te twarze są takie letnie, ja nie czuję tego, co się wydarzyło. Ani takiego związku z naturą, ani ze sobą nawzajem. Mocne słowa i nikt nie przeszedł na razie. Kiedyś było tak, że jak w dwójkę robiło się zdjęcia, to jedna osoba przychodziła dalej, a druga była zagrożona. No to tutaj wam od razu powiem, że na razie tego nie zrobili. Zobaczmy następne zdjęcie. Julia i Weronika. No i to jest zdjęcie, które spodziewałam się. Spodziewałam się, że będzie ładne. To zdjęcie mi się podoba. W skali hypnotizing, to ja wam powiem, że to zdjęcie mi się naprawdę bardzo podoba. Czy zrobił to takie na mnie efekt wow? Nie wiem, ja bym tak dała pomiędzy 4,5 a 5, więc w związku z tym, że to były bardzo ciężkie warunki, to dałabym 5 tutaj. Podobają mi się wyrazy ich twarzy. Wydaje mi się, że fajnie to też wygląda tak bardzo ciekawie, że Julia jest taka trochę mroczniejsza na tym zdjęciu, a Weronika jest taka bardziej dziewczęca, taka bardziej delikatna. To daje takie mieszane uczucia, więc jest dla mnie to bardzo ciekawe. No, także 5 w skali hypnotizing, dziewczyny naprawdę świetnie sobie poradziły i jak patrzę na to zdjęcie, to totalnie nie widzę, że ta woda była taka zimna. Zobaczmy teraz, co jurorzy sądzą. Mam nadzieję, że pochwalą dziewczyny. Dziewczyny, no aż miło jest popatrzeć na to zdjęcie, naprawdę. Jest niezwykle magnetyczne, wiele opowiada, jest magiczne. No niezłe z was mąci wody. Zamieniłyście jeziorko w wodę ognistą. Super, bardzo się cieszę. Pochwały. Kacper i Dominika. I mamy to trudne zdjęcie z koniem. Według mnie to zdjęcie jest całkiem niezłe, zwłaszcza jeżeli porównamy to zdjęcie do tego z konarem drzewa. No tamto mi się po prostu nic nie podobało. Tutaj są kolory przynajmniej ładne. Przykuwa to moją uwagę, zdecydowanie przykuwa. Ja uważam, że to jest bardzo ładne zdjęcie i oceniłabym je tak na 3,5. A zobaczmy, co na temat tego zdjęcia sądzą jurorzy. Dominika, tutaj jesteś mis więdnącego wianka. A z przodu idzie jakiś Janko muzykant doklejony z innej bajki. Z bardzo ładną twarzą i nic więcej. To ma być... O! Zgadzacie się z werdyktem jurorów? Czekajcie, ja sobie jeszcze raz spojrzę na to zdjęcie. Ale moim zdaniem akurat Kacper wyszedł naprawdę świetnie. I to zarówno jeżeli chodzi o ciało, bo widać taką siłę, widać, że on gdzieś idzie, że ma jakąś taką misję. Spójrzcie, ten wyraz twarzy. Moim zdaniem wyszedł naprawdę rewelacyjnie. No a Dominika wyszła dziewczęco, wyszła lekko, wyszła tak zalotnie. No, nie jest to najbardziej porywające zdjęcie, jakie widziałam, ale moim zdaniem oboje naprawdę bardzo fajnie tutaj wyszli. Co sądzicie? Od takiej dwójki pięknych ludzi po prostu wymagamy super pracy, a nie tylko letniej obecności na zdjęciu. Uważam, że modele wykonali świetną pracę. Czy zdjęcie samo mogłoby być lepsze? Tak, uważam, że mogłoby być lepsze, ale znowu, ja widziałam o wiele gorsze zdjęcia w programie Top Model, więc aż dziwię się, że tak negatywnie oni zostali odebrani. Być może chodzi o to, że całe te dramaty się wydarzyły, że ona spadła z konia, że pani fotograf ją tak krytykowała. No nie jestem pewna, ja tego do końca nie rozumiem. Arek i Mikołaj. No i teraz mamy historię powstania świata. No nie wiem, bo to zdjęcie jest spoko, jeżeli chodzi o kolory, jeżeli chodzi o cienie i tak dalej, ale ja tego kompletnie nie kupuję. I tutaj wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej wyszedł Arek. O wiele lepiej. I w Arka historię wierzę.
W Mikołaja historię niestety nie wierzę, więc tutaj ocenię to indywidualnie. Według mnie Arek naprawdę bardzo silne emocje, bardzo takie tutaj napięcie mocne, więc jakby to wygląda autentycznie. Ja bym Markowi tutaj dała 5 w skali Hypnotizing, zwłaszcza, że wcześniej mówiłam, że tak nie do końca widzę jakby mocniejsze emocje u niego. A jeżeli chodzi o Mikołaja, to on miał no dość trudne zadanie, dlatego że zobaczcie, jego twarzy tutaj nie widać. Nie wiem, co tutaj się podziało na zdjęciu. Jego ciało wygląda świetnie, ale ja nie kupuję tego zdjęcia u niego. I dałabym w skali Hypnotizing tak 2,5. Coś takiego. A zobaczmy teraz, co jurorzy sądzą. No jest w tym zdjęciu opowieść, zarówno moc, jak i delikatność. Mam takie dwa bieguny na tym zdjęciu i to mi się bardzo podoba. I wierzę w to nawet, mimo że jesteście różni, że jeden jest odbiciem drugiego. Prawda jest jakaś w tym zdjęciu. O, ciekawie się dzieje, dlatego że jurorzy mają inne spojrzenie na to zdjęcie, więc domyślam się, że pewnie dużo z was się nie zgodzi z tym, co powiedziałam. No ale ja to tak odbieram. Jak dla mnie, to mój wzrok od razu leci na Arka. Gwiazdą zdjęcia jest Mikołaj i ręka Arka. Rękarka tak zwana. Tak, rękarka, bo twarz Arka jest prywatna. Nie, tak. Wcale nie, właśnie ja wcześniej bym się zgodziła przy innych sesjach zdjęciowych, ale tutaj jego twarz wygląda na interesującą i wygląda tak, jakby to powiedzieć, bardzo na bogato, w sensie, że mógłby reklamować jakieś bardziej ekskluzywne produkty. Moim zdaniem tak bardzo, o wiem jak to powiedzieć, szlachetnie wygląda. Ta ręka ma dużo więcej siły niż twój wzrok. Totalnie się nie zgadzam z tym, totalnie. Ola, Sophie i Adam. No i teraz mamy zdjęcie, które moim zdaniem było chyba najtrudniejsze do ogrania. Zdjęcie mi się nie podoba, zdjęcie jest bardzo dziwne. W ogóle Sofia wygląda jakby była wklejona do tego zdjęcia, wygląda jakby naprawdę nie stała tam w rzeczywistości. No nie wiem, co ja tutaj mogę powiedzieć. Ja nie będę chyba tego zdjęcia oceniać w skali Hypnotizing, dlatego że moim zdaniem oni zostali bardzo źle poprowadzeni. Nikt ich nie poinstruował, jak najlepiej oszukać, że się biega, oszukać, że się tańczy. Żadna z tych póz do mnie nie przemawia, żadna z tych póz nie wygląda naturalnie. Nie wiem, co tutaj mogłabym oceniać. Czy to jest wina modeli? Być może mogliby jakoś bardziej troszeczkę zaproponować jakieś inne rozwiązania, chociaż muszę wam powiedzieć, że Ola próbowała zaproponować takie rozwiązanie, że być może zamiast latać dookoła ogródka, to że robiliby takie prostsze ruchy, albo że tańczyliby w miejscu, natomiast usłyszeli, że to nie wyjdzie dobrze. No według mnie to zdjęcie jest po prostu okropne, nie widzę tutaj, według mnie nikt tutaj dobrze nie wyszedł. Podczas montażu tego odcinka zobaczyłam coś jeszcze ciekawego. Zwróćcie uwagę na to, że Adam oraz Ola, ich twarze są nieostre na tym zdjęciu. Więc muszę naprawdę pochwalić panią fotograf, która miała zrobić zdjęcia uczestnikom Top Model, a dwóch uczestników jest na zdjęciu nieostrych. Nawet ciężko mi jest to skomentować jakoś dłużej. Ja tu widzę silent disco. Jakby każde z was miało na uszach i słuchawki z inną muzyką. Trochę tak. I tak, i Adam tańczy czacze, a Ola sambę, a Sophie pasodoble z przodu. Tylko jesteście początkującymi tancerzami, niestety. Ja policzę na palcach jednej ręki, ile razy w życiu widziałam moodboard przed sesją. To jest się naprawdę rzadko zdarza. Przychodzicie, dostajecie pomysł i musicie natychmiast wymyślić, co możecie z nim zrobić. Nie widzę tu modeli. No, zdjęcie zostało negatywnie ocenione, ja wcale nie jestem zaskoczona i serio uważam, że tutaj najbardziej zawiodła komunikacja. I szkoda, że tutaj, jeżeli byli goście specjalni, to że oni po prostu nie pokazali jakichś trików, no bo ja robiłam bardzo dużo razy zdjęcia w ruchu i również takie zdjęcia z innymi osobami w ruchu i my nigdy nie biegaliśmy i zazwyczaj po prostu oszukiwaliśmy. No nie wiem, są różne metody, ale ja nie uważam, że to była najlepsza metoda, którą tutaj zaprezentowano. Kto najlepiej wyszedł na zdjęciach? No na pewno najlepszym zdjęciem jest zdjęcie Julii i Weroniki, więc wydaje mi się, że dwie dziewczyny powinny być. Uważam, że tak, najlepiej sobie poradzili Julia, Weronika, Nicole, Kacper i Dominika. To są moje typy. To miałby odpaść z tego odcinka? Nie wiem, bo tutaj tak dużo było źle, tutaj było tak dużo nieudanych tych zdjęć, że ciężko jest mi w ogóle powiedzieć, kto sobie naprawdę najsłabiej poradził, no bo oni naprawdę nie mieli tutaj łatwego zadania. Nie wiem, co się z tymi zdjęciami podziało, naprawdę. Dlaczego to tak nie wypaliło?
Widzicie, to chyba właśnie chodzi o tę komunikację. Wybaczcie, że się powtarzam, ale to jest naprawdę niezwykle istotne. No nie wiem, chyba wszystkie osoby, których nie wymieniłam, to według mnie po prostu miały złe zdjęcia. Dobra, zobaczmy, kto wygrał. Julia! No, to nareszcie Julia sobie tak dobrze radzi już od pierwszego odcinka i w końcu została doceniona. Brawo. Weronika. Okej, zgadzam się z werdyktem. Według mnie to jest najlepsze zdjęcie. Arek. O, a to też spoko, bo tak zjechali Arka i chwalili Mikołaja, że myślałam, że Mikołaj dostanie zdjęcie przed Arkiem. Ale moim zdaniem naprawdę świetnie sobie tutaj poradził i przepiękny ma profil. No to teraz Kacper albo Dominika powinni dostać. Mikołaj. Niko. Kacper. Dominika. Adam. Adam przechodzi dalej, ale czy to jest dobre zdjęcie? No niestety nie. I ja byłabym naprawdę bardzo zaskoczona, gdyby oni mieli to zdjęcie dobre, dlatego że na backstage'u był totalny chaos. Osoby zagrożone to Ola, Łukasz i Sophie. I ja nie chcę, żeby ktokolwiek z nich odpadał, ale rzeczywiście grupa jest teraz bardzo silna. Ja osobiście mam w grupie osoby, które dwie osoby, tak teraz mi przychodzą do głowy, które wydaje mi się, że powinny odpaść, bo mają najmniejsze szanse na pracę później. Natomiast chyba na razie wam nie będę mówić, kogo mam na myśli. Pewnie się domyślacie, jeżeli śledzicie moje odcinki, kto uważam, że będzie miał najmniejsze szanse na poradzenie sobie później w modelingu, albo kto uważam, że w ogóle nie chce pracować w modelingu. No to ta trójka, kurczę, no, jakbym miała zadecydować na podstawie zdjęć, kto odpada, to wydaje mi się, że albo Łukasz, albo Sofia. Ale nie chcę, żeby ktokolwiek z nich odpadał. Tak. No. Ale niestety mam tylko jedno zdjęcie. O! To dwie osoby odpadają? Ej, to nie fajnie. Dlaczego tak w ogóle? Znaczy to są ich zasady, to są ich zasady, ale szkoda, bo te zdjęcia były brzydkie. To jakoś tak, jakby są dwie osoby odrzucać, to mogli to zrobić przy jakiejś takiej sesji, gdzie rzeczywiście będzie można sprawdzić ich umiejętności troszeczkę lepiej. Szkoda. To nie wiem w takim razie, kto powinien odpaść. Nie mam pojęcia. Sophie. Ja się cieszę, że Sophie przechodzi dalej, ale jestem niepocieszona, że Ola odpada. Jestem niepocieszona, że odpada też Łukasz. A dlaczego dwie osoby aż odrzucili? Ciekawa jestem, czy to w następnym odcinku może nikt nie będzie odpadał, czy skąd ta decyzja? Naprawdę wielka szkoda. Dobra, zobaczmy, czy Michał Piruk kogoś przywróci. Mój drogi, bardzo mi przykro, ja nie skorzystam z szansy, nie przywrócę żadnego z was. Ale trzymam kciuki, do zobaczenia na finale. Dzięki. Michał nie mógł się pojawić w studio i podzielił się bardzo miłymi słowami, pochwalił oboje uczestników, ale zdecydował się nie przywracać nikogo do programu. I to chodziło chyba o te kontrowersje, co wy mówiliście, że właśnie dwie osoby odrzucili, tak? To o to chodziło, bo naprawdę dostałam dużo wiadomości, że wkurzył was ten odcinek. Ciekawa jestem, czy to właśnie było to, ale no słuchajcie, dobra, mogę wrócić teraz na środek. Tak to wygląda, że program telewizyjny rządzi się swoimi prawami. Skoro chcieli w tym odcinku kogoś odrzucić, ja wam tylko powiem, że z odcinka na odcinek ktoś niestety z waszych faworytów odpadnie z tego odcinka. Ja uważam, że teraz według mnie są dwie osoby, które już na tym etapie nie powinny być w programie, ale poza tymi dwiema osobami to chyba za wszystkich uczestników trzymam kciuki i nie wiem nawet, czy w miarę równo nie trzymam kciuków i niedługo moi faworyci też zaczną odpadać. I właśnie dlatego, że ta grupa jest bardzo mocna. Mam takie wrażenie, że w poprzednich sezonach Top Model było tak, że było dużo modeli, było dużo uczestników, którzy weszli do programu, ale od początku jakby zdawaliśmy sobie sprawę, że do finału najprawdopodobniej nie dotrą. No to tutaj ja nie wiem, kto dotrze do finału. Nie dawajcie mi żadnych spoilerów. Wiem, że po internecie krążą listy,
w zasadzie jedna lista, gdzie już wiadomo, w jakiej kolejności uczestnicy będą odpadać. Ja tego nie będę sprawdzać, dlatego że będziemy na bieżąco tutaj wszystko sprawdzać i komentować. Jak oceniam ten odcinek? Oceniam bardzo nieprofesjonalnie ten odcinek. Po pierwsze, nie rozumiem, dlaczego Dominika musiała wchodzić do wody, skoro nie robiono jej nawet zdjęć, jak wychodzi z tej wody. Wystarczyło ciepłą wodą zmoczyć ją, zmoczyć ubranie. Po drugie, nie podoba mi się to, w jaki sposób te zdjęcia zostały zrobione. One nie wyglądają, większość nie wygląda najlepiej. Porównajcie sobie zdjęcie to z drzewem do tego zdjęcia, jak dziewczyny były w wodzie. No niebo a ziemia. Nie rozumiem, z czego to wynika, że jedno zdjęcie jest tak fajne, a drugie zdjęcie, no... No powiem wam, że totalnie nie przykuwam mojej uwagi, mojego wzroku. Poza tym, jeżeli chodzi o to zdjęcie, gdzie oni tańczyli dookoła ogniska, po co im w ogóle osoby podpowiadające? Po co tam tak dużo osób na secie, skoro nikt im nie powiedział, jak ograć taką sytuację? Są metody. To zdjęcie, nawet gdyby oni zrobili to, co ja powiedziałam, że każdy ma swoje miejsce i tylko robią wykroki albo wyskoki, wracają i znowu, to i tak by było bardzo trudne. Ale byłaby większa szansa na udane zdjęcie. Więc tutaj siadła komunikacja, siadła jakaś chęć podpowiedzi, no nie wiem. Jestem ciekawa, co wy sądzicie z tego, co widziałam. Wy nie oceniacie zbyt pozytywnie tego odcinka. Szkoda, że nie było lepszych zdjęć przy takim poświęceniu uczestników, bo na pewno wymarzli. I na dziś to już wszystko. Ja życzę powodzenia i Oli, i Łukaszowi. Mam nadzieję, że uda im się spełnić marzenia. Mam nadzieję, że wy również spełniacie swoje marzenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki i bye-bye. Ja jestem ogromnie wdzięczny za to, co się tutaj wydarzyło i jestem otwarty na różne propozycje. Jeżeli się ułoży moje życie tak, że będę miał okazję pracy w modelingu, to na pewno bym skorzystał z tego. Modeling. Będziemy obserwować. Mam nadzieję, że to nie zabrzmiało jak groźba. Modeling dalej będzie w moim życiu i będę robiła go na własną rękę, a czas pokaże, co się jeszcze pokaże. Ola na mnie sprawia wrażenie osoby bardzo inteligentnej. I mam też takie przeświadczenie, że ona jeszcze nam sporo pokaże i wydaje mi się, że ona naprawdę dobrze wykorzysta to, że program dał jej popularność, że program dał jej kontakty. Więc coś czuję, że jeszcze ją zobaczymy na pokazach, że jeszcze ją zobaczymy w kampaniach. Oczywiście będziemy wszystko obserwować, ale wydaje mi się, że na bank sobie poradzi. Łukasz, no to zobaczymy, bo tutaj jest tylko kwestia tego, czy on będzie chciał dalej w tym działać. Ola już wiemy, że działała wcześniej w modelingu, więc dlaczego miałaby nie działać dalej? O, ostatnio nie robiłam komentarzy ostatnich wypowiedzi uczestników, więc tak pomyślałam, że jeszcze wam dam takiego bonusika na koniec.